Witam Was tutaj, cześć, czy mam wizjonosz? Zapraszam Was na kolejny odcinek z Awizjonosz, poza prawem nawet u Lilo. Dzisiaj mamy 9 odcinek, chyba, jeśli dobrze pamiętam. Jak może zauważyliście, trochę później się pojawiłem, ponieważ mamy już intro, tak żeby nie było, że nie wiadomo, że tylko seria bez intro, no to też bardzo mamy intro. W City Skylines nie ma intro, ponieważ na sam koniec jest podsumowanie w timelapsach, a scenariusze, no to po prostu mamy tam mało czasu. Jeżeli bym jeszcze robił intro, no to miasto by nam zbankrutowało. Także, lecimy. Co my tu powiedzieć? Nasza trasa dzisiejsza to jest z Placu Unii Lubelskiej do Dworca Centralnego. Jeśli dobrze pamiętam. Chyba tak. No i jedziemy w drugą stronę niż zazwyczaj, bo zazwyczaj jedziemy do Placu Unii Lubelskiej. Dzisiaj jedziemy w drugą stronę. Jak może wiecie, zauważyliście, w tym tygodniu trochę problemy. Trochę jest to związane z tym, że chcę kupić, właśnie chcę wybrać sobie komputer. Nie muszę Wam mówić, pomiędzy którymi się komputerami zastanawiam, tutaj idę na pieszo. Ale no, nie wiem, szczerze powiem, jeszcze nie wiem, przy którym. Znaczy tak, ja sobie już go wybrałem, wiem, którym bym chciał zostać, nie wiem, co będzie z rodzicami, bo nie, ja nie mieszkam sobie sam, nie jestem samodzielny. Ja nie jestem taki stary, wbrew pozorom. Także jeszcze się muszę do tego odpowiednio ustosunkować. No i koniec końców zobaczymy, z czym zostanę. Na pewno by się dosyć wcześnie dowiecie, bo wam powiem, czy będzie seria z CD Scanner z PC, czy jej nie będzie. I to wszystko zależy od tego, czy będzie Pro, czy nie będzie Pro. Natomiast z tego nie Pro właśnie teraz nagrywam odcinek, więc dużej różnicy nie ma poza tym, że CD będę grać. Nie, no dobra, dwa odcinki się będą renderować ponad dwa razy szybciej, to jest różnica, a w praktyce pewnie wyjdzie z trzy razy szybciej. Także tak, no ale tu jest kompletna cisza, nic nie słychać. Dobra, mniejsza z tym, może przejdźmy do odcinka. Jedziemy sobie do Wadam, tutaj nie ma jakichś podrywających prędkości. Nie ma 30-40. Muszę jakiś odcinek dzisiaj może jeszcze nagrać, jaki gdzie trochę rzeczywiście przyszaleję i będzie dość szybciej. Słynnego mostu na kamerze jest bardzo dużo filmów właśnie z tego, z rowerów, ale nie wyjętych jeszcze z niej, więc trzeba będzie się tym zająć. A to jest ostatni odcinek, który się znajduje już na komputerze przetworzony, więc ostatni odcinek z czasów, kiedy się jeszcze nudziłem. No teraz nie wiem, jak się nudzić, bo mam po prostu trudne decyzje. Dobra, dzisiaj jadę do serwisu, zobaczymy, co mi powiedzą. Jak mi powiedzą, że mam iść na drzewo, no to będę szedł na drzewo. Nie no, ja tam się nie dam. Albo zaraz pieniędzy, albo nowy. Nie ma zabawy. Jedziemy sobie 20 na godzinę. Mniej więcej. I czerwone światło. Okej. Z tego co pamiętam, to tutaj się naprawdę wolno. Długo czeka na światło. Ale to, znaczy nie będzie tak dużo, bo skoro odcinek jest taki krótki i tak szybko dojechać musimy do DW centralny, no to nie będzie w to problemów. Next station. Następna stacja. Nie, nie. Czekajcie. Następna stacja. New Awizjon Dworzec Centralny. New Awizjon City Dworzec Centralny. O, tak, dokładnie. To tak. Jakiś reżyser mnie wyprzedził. Jak tak śmiał. Co to mógł w ogóle znaczyć. Tutaj mamy jakiś samochodzik. Jakąś rejestrację. Tu jest wielkie skrzyżowanie towarowe i weź człowiek, kto się połapie, nie wiedzie jakiegoś innego. Dobra, no i idziemy sobie już teraz prościutko do Placu Politechniki. Stąd tutaj jest ładna ścieżka towarowa, więc z tym nie będzie żadnych problemów. Ja muszę się przygotować, bo mi tu też wszedł, bo ja dzisiaj nagrałem jeszcze w dziwnym miejscu. I muszę być gotowy, jakby ktoś mi tutaj wlazł. I oczywiście Microsoft mi właśnie powiadomił o tym, iż aplikacja, którą chciałem bardzo zapowiadać, nie może się zainstalować ze względów na ten standardowy błąd. Sklep Play, pozdrawiamy. Sklep Microsoft, pozdrawiamy. Dobra, no jedziemy tutaj, jest fajna trasa w drzewkach. Zresztą miałem pamiętać pewnie, jak jechałem w drugą stronę.
drzewkach, tutaj niedaleko jest trasa, a widzę nas poza prawem, na szynach, na tramwajach, zawsze chciałem być tramwajem, w opisie. Nie, no dobra, może będzie w karcie, nie mam tego pojęcia, gdzie on będzie. Gdzieś tu. O, zobaczcie, duża stacja i tylko jeden rower. Co to ma być? I jakie mam ją stąd wyjąć? A ty to, człowieku, weź mi się przesuń. Taksówka na drodze. Okej, tory tramwajowe, chyba nic nie jechał, bo przyjechałem sobie, chociaż a widzę, że poza prawem, to wiecie, wiem nigdy. I jedziemy w drugą stronę. Tutaj od razu mówię, że w tą stronę się trochę jedzie trudniej. I lepiej patrz, i lepiej jakbyście chcieli jechać tą samą trasę, to lepiej zwróćcie uwagę, jak ja będę jechać. Ponieważ nie możemy tutaj jechać po prostu na drogę, ponieważ to jest droga jednokierunkowa, a B nie ma specjalnej świateł dla rowerzystów. Tutaj ludzie strasznie lubią łamać prawo. Jest zakaz przejścia dla pieszych, a oni idą po mojej ścieżce rowerowej. Tutaj się nie rozpędzam, a jak widzicie jest pełno ludu, tłumu i w ogóle masakra. Ale jakby coś już znalazłem, świetne miejsce, gdzie będę mógł bić rekordy prędkości, a mianowicie jest coś takiego jak pomnik smoleński, a w nawiasie pomnik... Może... Chwila, gdzie są moje chusteczki? Nie ma chusteczek, jasne. Pomnik nieznanego żołnierza. Tam jest wielki plac, można sobie pokręcić, pojeździć, powierzyć w ludzi i robić wielkie prędkości, więc pewnie tam coś tam jeszcze nagram. Tak ciągnął samochód, który mnie bardzo zirytował. I tu trzeba go było tak strasznie ominąć. Nie wiem, co za bandyctwo. No i tak, tutaj musimy dojść do świateł. Z tego co widzę, to biegnę do świateł. Tu spieszo. I odtąd już idę pieszo. To jest ten fragment, gdzie moja prędkość średnia strasznie ucierpiała, ponieważ tu musiałem iść pieszo. Zobaczcie, jakiś disco autobus. Disco autobus. I tutaj sobie chwilę poczekamy. Idę na piechotę. I tu nie możecie wejść na drogę. Tu musicie się przejść. Tu jest krótki fragment, gdzie trzeba przejść, przejechać, jak to woli. Ja tu chyba jadę już na rowerze lub z rowerem w ręku. Gdyż tutaj się nie da przejść. Tutaj kobiecy przyjechałem po nogach. Tutaj musiałem go zatrzymać. I tu możecie spokojnie już wjeżdżać. Tu jest droga, gdzie możecie jeździć przeciwnie do samochodów. Czyli jest zakaz, droga jednokierunkowa, nie dotyczy rowerów, czyli towary mogą jeździć w dwóch kierunkach. No i tutaj sobie spokojnie możecie już jechać, uważać tylko na progi, żeby nie rozwalić sobie rowerku. Ja tam jeżdżę nawet u Lidla, więc z tym nie ma takich dużych problemów, jakby się rozwalił. Tylko kaucy 200 zł. No i sobie spokojnie jedziemy, widzimy już Mariot, czyli powoli zbliżamy, już przejechaliśmy 2 km. Całkiem nieźle. Tutaj jest parę trochę skrzyżowań. Nie zwracajcie uwagi na to, jak bardzo łamie przepisy prawa. Naprawdę. Nie. Bo w Hostego, to pamiętam, ten odcinek tak długo czekał na to, aż rzucę go, ponieważ tam złamałem parę razy przepisy. Może gdzieś jechałem naprawdę na przejściu dla pieszych. Dlatego to jest straszna rzecz. Tego nie wolno robić. Tutaj człowieka nie przepuściłem. I co jeszcze? I od razu do was mam. Pytacie się, kiedy będzie Q&A. No to odpowiedź jest prosta. Musicie jeszcze zadać co najmniej 2 pytania. Wtedy się pojawi Q&A, ponieważ potrzebuję jeszcze co najmniej 2 pytań, aby odcinek powstał, żeby miał trochę sens, żeby chwilę już potrwał. Także komentarze wpiszcie, możecie być więcej niż tych 2 komentarzy, potrzebuję waszych komentarzy, pytań i takich rzeczy, więc napiszcie. Ciekawe, czy ktoś jeszcze ogląda to. Jeżeli jeszcze ktoś to ogląda, to niech napisze. Czekajcie. To niech napisze w komentarzu, oglądałem. O. I zobaczymy. Zobaczymy, ile osób dotąd dotrwało. I tutaj uważajcie, tu trzeba wjechać w ten tam dziwny zakręcik. I tutaj zaczynamy nasze wielkie czekanie. Tu się chwilę poczeka, człowieku, ty. Okej, dobra. To tak.
Ja za chwilę się będę z wami już żegnać, ponieważ na tych światłach to wytracimy swoją całkowitą prędkość. I to, jaką prędkością byśmy my tu nie jechali. To nie ma znaczenia, bo tutaj się całkowicie ją wytraci. Nie pomijając te fakty, że ten rowerzysta złamał przepisy prawa ruchu drogowego bardziej niż ja. W sumie ja to mogłem zrobić, by było ciekawie, ale nie zrobiłem tak, bo tu mi samochody jeździły. Jednak tam dbam o swoje życie, to nie. No i tak, na tych światach się bardzo długo czeka, a biorąc pod uwagę, że na kolejnych światach się też długo czeka, no to po prostu weźcie człowieku zabij. Tu sobie skręcamy i tu kolejne światła, na których trzeba poczekać. Także. A my jeszcze nie dojeżdżamy do stacji, bo ciąg dalszy, bardzo krótki ciąg dalszy, będzie w kolejnym odcinku, prawdopodobnie. Może jakoś koło czwartka, nie wiem, więc się wypowiem. Nie mam bodajgo pojęcia, jak będą teraz odcinki wrzucane, ponieważ z komputerami są problemy, a bez komputera no to nie zaploduję żadnego filmu, ani nie zrenderuję żadnego filmu, co jest dużym problemem, dużym utrudnieniem. Mam nadzieję, że to wszystko się skończy w granicach tego tygodnia, góra dwóch, i będę mógł wreszcie pojechać na swoje prawdziwe wakacje i odpocząć. Bo póki co miałem tylko rehabilitację i zajeżdżanie się przez wybór komputera. Więc tak, to nie tak powinny wyglądać wakacje. Nawet live, który był wczoraj, to nie był ten live, z tym samym widzieliście. Było tylko 20 minut i do widzenia, bo musiałem się zająć serwisem. Dobra, nieważne. No to my tu sobie przejeżdżamy. Taki, tu standardowo, ten zawsze tutaj jest jakiś samochód, jest albo taksówka, albo jakiś autobus, nie wiem co. Dobrze, ja sobie dziękuję za swoje strony. Jeśli się podobało, zostawcie w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No jeśli nie subskrybujecie, no to subskrybujcie. Cześć!